Siemano mordeczki, z tej strony Hexo. W tym filmiku porozmawiamy sobie o pewnym sekrecie, który miał miejsce na koncercie Marshmello, który odbył się 2 lutego o godzinie 20 w przyjemnym parku, oraz przedstawię wam naprawdę dużo dowodów na to, że Kostka, czyli Kevin, powraca do świata Battle Royale. No i w sumie też chciałem wam powiedzieć, że akcja tyle ile dobijecie subskrypcji oraz tyle ile dobijecie łapek pod tam pewnym filmem, tyle rozlosuję fałdolców, już dobiegła końca. Dobiliście łącznie wszystkiego jakieś 5000 i będę się starał to losować właśnie tak co kilka odcinków. Ale jeszcze przypominam, że trwa giveaway na 1000 fałdolców, który jest organizowany wraz z Venersem. Wyniki będą za tydzień, w sobotę, więc koniecznie bierzcie udział. Ale bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Pewien gracz podczas koncertu Marshmello, gdy było coś takiego, że można było sobie swobodnie latać, odleciał poza strefę i przyleciał do miejsca, w którym to jest wejście do jajek. Z daleka zobaczył on, że świeci się tam jakieś światło i wyglądało to jak po prostu Kevin. No i niestety, ale nie wiadomo, czy jest to fake, czy też i nie. Według mnie jest to zdjęcie takie pół na pół, ale możliwe, że Epic Games dało nam kolejnego easter egga na to, że Kevin, czyli Kostka, powraca do świata Battle Royale. Nawet nie wiecie, ile tych easter eggów było. Pierwszym easter eggiem była zakopana runa właśnie na nowej miejscówce, oczywiście tej lodowej, którą przywiozł ze sobą lodowy król. Kolejny to zarys Kevina w lobby. Zapewne mało osób zobaczyło, że w tle, w lobby jest zarys Kevina. Jest on tak naprawdę od początku sezonu. Następne to na trailerze tego sezonu, na choince, gdy Crackshot rzuca prezenty, to jeden z prezentów ma właśnie teksturę Kevina. Ostatnio na niebie pojawił się pewien latający obiekt, który również wygląda jak część właśnie Kostki. Gdy był event 2019 roku, to kula dyskotekowa, zanim jeszcze nabrała właśnie tego swojego kształtu i w ogóle wszystkiego, tych swoich kolorków, to miała na sobie runy oraz oczywiście kolor niejakiej kostki, co może oznaczać to, że jest to właśnie kolejna podpowiedź. I gdy wystrzeliwywały fajerwerki, to pewna z fajerwerek przypominała taką jakby kometę, która wygląda właśnie jak Kevin. Już ostatecznym dowodem na to, że kostka powróci, jest to, że król lodu trzyma właśnie takową kostkę w swojej ręce. Król lodu zrobił coś takiego, że ośnieżył nam całą mapę, ale to nie znaczy, że nie będzie z nim jeszcze jakichś dymów i może to właśnie on ożywi Kevina, który sobie leży na Loot Lake'u. Już ostatecznym dowodem na to, że właśnie Kevin powraca, jest to, że ostatnio plecak, który mogliśmy zdobyć w szóstym sezonie, od tego kowboja, który był reaktywny za zabijanie pustaków oraz przeżywanie graczy, czasami sam z siebie aktywuje się w lobby. Co jest naprawdę dziwne, bo jest napisane, że trzeba przeżyć graczy, czyli przetrwać w grze, a tak naprawdę w lobby dopiero on się aktywuje. Co oznacza to, że Kevin najprawdopodobniej już wkrótce, może nie w tym, ale w następnym sezonie powraca. Według mnie naprawdę fajnie, gdyż właśnie ten sześcian namieszał naprawdę w świecie Battle Royale i naprawdę pamiętam, jak jeszcze z chyba 500 osób wraz ze mną patrzało, jak właśnie przesuwał się on i w końcu wpadł do Loot Lake'a. Były to naprawdę dobre czasy i w sumie dziękuję wam za obejrzenie. Przypominam o tym, że ten screen, który pokazałem wam na początku, to może być fake, ale reszta to nie fejki, gdyż wszystko wydarzyło się w grze i może wam to potwierdzić kilka graczy. To już by było na tyle. Ja dziękuję wam za obejrzenie. Do zobaczenia. Jeżeli chcecie więcej takich filmów typu teorie czy dowody na coś, że coś się stanie, to koniecznie zostawcie łapkę. Myślę, że tak z 500 łapek w górę i nagram teorię o Królu Ognia, bo jest to naprawdę ciekawy temat. Już bez przedłużania, do zobaczenia i cześć.